Cześć wszystkim! Znowu Point 7, przeciąg tyranii. Dobra, w ostatnim odcinku przeszliśmy tutaj, tak, pod tą fortecę w rdzawych kanionach. Tak, rdzawe kaniony. I tak, niezwyciężeni? Ciągle zapominam, jak oni się nazywali. Zobaczę w reputacji szybko. Niezłomni, tak. Niezłomni, jak się można było spodziewać, nie przywitali nas zbyt miło. Zobaczymy, co tutaj wzgardzeni będą mieli do powiedzenia na to, jak się pozbędziemy tych ludzi. Okej, coś my tu mamy, ciężkie buty spiżowe do skrzynki. Postrzepiona flaga krzepy kołysze się lekko na wierzchu, znacząc miejsce, w którym powieszenie dyktu burz zginął jej pierwotny właściciel. Okej. Dobra, zobaczmy. Teodor. Porucznik unosi miecz i mruży oczy, usiłując dojrzeć coś w chmurze pyłu. Kto idzie? A, to ty, stanowicielu. Wybacz, musiałeś być świadkiem tej żałosnej dyskusji. Elia i jej ludzie od dawna przyprawiają mnie o ból głowy. Jesteś tu jak najbardziej mile widziany, nawet jeżeli jesteś bardziej wierny sądowi niż legionowi, nie możemy odrzucić żadnej pomocy. Asze przesłał nam wiadomości, byśmy cię oczekiwali. Skoro wysyła nam do pomocy kogoś z zewnątrz, a widocznie pilno mu do ostatecznego załatwienia kwestii niezłomnych. Myślę, że obaj doceniamy fakt, że jego zainteresowanie tą sprawą ma charakter osobisty. Przepraszam za nazwanie cię kimś z zewnątrz. Niektórzy z nas nie są przyzwyczajeni do współpracy z osobami spoza Legionu. Okej. Skupmy się na naszym obecnym zadaniu. Słusznie. Będę szczęśliwy, gdy już opuszczę to miejsce. Mam wrażenie, że wiatr niesie do tego zakątka krzepy cały najgorszy smród i zgniliznę. Asher mówi, że niezłomni plądrują cmentarzysko mieczy w poszukiwaniu starego artefaktu pochodzącego z krzepy. Właśnie coś takiego mogłoby nam pomóc we wdarciu do kamiennej strażnicy. Oczywiście poza śmiercią regenta w stosownym czasie. Chowając się za tymi murami nie ułatwiają nam zadania, biorąc pod uwagę to, co zadziało się w czasie podboju, zdaje się, że lud krzepy nie pali się zbytnio od stawienia czoła wrogowi w otwartej bitwie. Terasowcy są jak szczury. Tłoczą się za wąskimi murami, próbując uniknąć tego, co nieuniknione. Cokolwiek by tu nie znaleźli, niezłomni są w pułapce. Na północ od obozu stacjonują żołnierze, którymi dowodzi mój podwładny Jakomus. Powiedzmy, że Jakomus. Wspólnie maszerują własne posiłki. Z chęcią jednak przyjmę twoją pomoc i my szybciej zdobędziemy artefakt niezłomnych, tym szybciej dotrzemy do kamiennej strażnicy. A zatem chętnie dowiem się, w jaki sposób mogę pomóc. Moi ludzie nie mogą doczekać się bitwy i z chęcią zdobędą obóz niezłomnych, zanim dotrą do nas posiłki. Pokażmy, co potrafi 15 kohorta, prawda chłopcy? Najlepiej zajmij się grupą niezłomnych pilnującą mostu na południowy wschód stąd. Strzegą drugiego wejścia do obozu. Przetrzymują tam też kilku naszych, żeby utrzymać te kaniony. Potrzebujemy każdej pary rąk. Szczerze mówiąc, trzymałem rozkaz, by czekać na posiłki, więc niestety nie mogę ci pomóc w tym zadaniu, ale gdy zdobędziemy obóz, trzymasz prawo do wybrania łupów w pierwszej kolejności. Zyskasz też możliwość przesłuchania ich dowódczyni, Elli. Co ty na to? Okej, co możemy tu zrobić? Niech tak będzie, pomogę ci. Cieszę się. Proponowałbym ci zająć w pierwszej kolejności niezłomnymi, przebywającymi we wschodnim moście. Ja, fajnie. Teraz to zobaczymy. Co tutaj mamy? Jakiś toporek. To jakiś handlarza. Potrzebujesz porzuconego żelaza? A może paru zębów do naszyjnika dla swojej wybranki? Zbieracze zajmują się poszukiwaniami, a reszta należy już do mnie. Dochodowa robota, o ile sobie z nią radzisz. Zagrabione żelazo, znalezione kości, istnieją przepisy dotyczące towarów kupieckich, a ty je ignorujesz. Wokół mnie pojawia się błysk, a głos obniża się nieco. Jeśli wzgardzonym wiedzie się tak dobrze, że mogą zrezygnować z moich towarów, to proszę bardzo. Póki co armia Hegemona potrzebuje wszelkiej pomocy, a prawdziwych przyjaciół poznaje się po tym, że mogą coś dla nas zrobić. Jeżeli jest to sprzeczne z twoim wypaczonym poczuciem moralności, zawsze możesz kupować gdzie indziej.
Jeżeli to ma tak dalej wyglądać, będę potrzebował jakiegoś dodatku. Dobra, nie zadzierajmy z nią. Nie ma powodu. O to właśnie chodzi. Chodź, rzuć okiem. Dobra, mamy sztylet. Mamy kolejny sztylet. Laska krwiopijcy. To chyba nas nie bufuje. Nie. Mamy parę. Jakieś puklerze. Jakieś badziewia. Możemy sprzedać jej parę zniszczonych rzeczy, które znaleźliśmy po drodze. Zniszczony. Co tu jeszcze mieliśmy? Coś zniszczonego. To na razie zachowam. Później poprzeglądam. A co tu jest warte zachowania? Okej. No i za bardzo chyba nie potrzebujemy nic, co ona tam handluje, więc na razie jej podziękujemy. Okej, dobra, ci więźniowie. Tak, wszyscy są niezłomnymi. Dobra. Okej, no to przejdźmy się tędy. Okej, nic tu za bardzo nie ma. Chyba tędy będziemy musieli przejść, żeby odnaleźć to miejsce, o którym ona mówiła. Ona, znaczy Teodor. Dokładnie mamy. Przeprowadź natarcie na obóz niezłomnych w rdzawych kanionach. Przejmij teren i zabij wszystkich żołnierzy w obozie. Jest chyba ten most, o którym mówiła, żebyśmy przejęli. Okej. Okay. Safe. A właśnie, awansowałaś o poziom, zanim zaczniemy się nawalać. Zobaczmy, co możemy ci dać. Większą siłę? Finezję. Chyżość. Żywotność masz już i tak sporo, to może... walka wręcz. To nas najbardziej interesuje. Dajmy jej finezję. Celność nigdy nie jest zła. To jej da dodatkową walkę wręcz. Dobra. I niszczyciel. Możemy brać już z tego czwartego poziomu skilletu. Zobaczmy. 100% precyzji podczas trafiania się na... Znacząco zwiększa obrażenie podawane bez broni. Plus 11 z plus 8, czyli plus 3. No to spoko. Modyfikuje skacząco śmierć, to mało przydatne, mało co z tego korzystam. Zwiększa zasięg ataków bez broni. Okej. Gruba skóra, pancerz plus 3. To mogłoby się również przydać. Dobra, weźmy najpierw obrażenia. Ona ma być bardziej DPS-em. Więc najpierw weźmiemy te obrażenia, potem spojrzymy na tą grubą skórę. Okej. Okej, chyba nie mam dodatkowych questów. Ani kroku dalej. Tak, to jest południowy wschód. Więc chyba odtąd mieliśmy zaatakować. No to bierzmy się do roboty. Zatrzymaj się nieznajomy. Za tym mostem zaczynają się ziemie niezłomnych. Ostrze miecza kreśli linię na deskach przed sobą. Siły Kerosa próbowały już nas pokonać. Dotarli tylko do tego miejsca. Dobrze wiem, kim jesteś. Przybyłem do północy. Nie spotkałem nikogo z ziem Kerosa, kto by nie próbował zaprosić moich rodaków w swoje szeregi. Daj ci jedną szansę, by odejść. W przeciwnym razie jestem gotów zginąć w obronie tego mostu, jakkolwiek mizerny może się wydawać. Czego nas chcesz? Jak długo walczycie z siłami Kyrosa? Dość długo, żeby dwukrotnie doczekać się synów. Po nawałnicy sądziłem, że Kyros nasyci się naszym bólem, ale hegemon wciąż znajduje powodu, żeby nas dręczyć. Znamy te kaniony jak własną kieszeń, nie damy się stąd wypchnąć. Niewydarzonej zgrai żelaznych pajaców. Nie każdy potrafi znieść trudy oblężenia albo długiej kampanii. Ludziom z Krzepy nigdy jednak nie brakowało siły. Co jest za tym mostem? Nic, co powinno interesować takich jak ty. Jeżeli chcesz zapytać, po co w takim razie go bronimy, daruj sobie.
Mamy zapasy i broń niezłomnych. To wystarczający powód. Niezłomni rzadko ustępują pola lub okazują litość pokonanym. Nie powinniśmy lekceważyć zaciekłości tych szczurów. Większość ludzi ginie za swoje rodziny, ale niektórzy chcą zginąć za most. Kolejny głupiec chce się z nami zmierzyć. Chwytajmy tego przybłędę z północy i nabijmy go na pal przy wichorzym murze. Okej, dobra. Ty się zajmiesz tym. Barik się rzuci na tego. Dobra, my zacznijmy od pancerza. Ty możesz walnąć mroźny kolec. Okej. Musimy chyba jego powalić, zanim odstąpimy od walki. Okej. Ta strzela na nas. Spróbuję go powalić już teraz. Okej, bo rzuciliśmy, tak, rzuciliśmy to. Okej. Muszę się trochę cofnąć. Okej, dobra, już zdążył wyjść. Dobra, fajnie byłoby ją zgarnąć. Co może jak ją ogłuszymy, to zadziała. Okej, powalenie. Oszołomienie przez 14 sekund. Co masz największe obrażenia? Mroźny kolec. Okej. Okej, fajnie, ogłuszenie. Teraz ładnie możemy się na nim skupić. Okej, ty bijesz dalej, fajnie. Okej. Co, on ucieka? Nie, chyba nie. Raz, petryfikujmy tego gościa. Wow, powalenie. Mocny strzał. A, wstrząsający pocisk kolejny. Okej, petryfikacja. Okej, ja trochę obrywam, ale damy sobie radę. Ta. Co ty możesz jeszcze zrobić? Nic ciekawego, to ustrów Janusza. Ty miałeś rzucać. Chyba nie może z jakiegoś powodu, dobra. A nie, może, tylko nie zauważyłem jego ikonki, bo jest schowana na dole. Okej, dobra. Dobra, jeszcze oszołomienie. Okej, ładnie. Ten gość zaraz padnie. Nie skupiajmy się na nim. Okej. Czy zdążymy mroźny kolec rzucić? Pewnie nie. No może zdążymy. Pół. Dobra. Nic poważnego. Ale muzyka walki nie... się nie kończy. Tak, cały obóz się na nas zagrował teraz. Okej, tu są ci więźniowie, o których również mówili, więc chyba w dobre miejsce trafiliśmy. Okej. To może uwolnimy ich, zanim otworzymy bramę i rozpętamy piekło. Okej. Coś tu ukrytego jest. Zniszczony hełm. Ach. Zanieś ten przedmiot do kowala w kuźni wieży, żeby zbadać go dokładniej. Okej. Na miłosierdzie generała, pomóż nam. Okej, jak możemy im pomóc? Hej, ty tam! Te niezłomne psy postawiły nas tu na pewną śmierć. Proszę, pomóż nam. Przerażeni, w beznadziejnym położeniu, bez względu na to, gdzie w tej chwili znajduje się grobowiec, jestem pewny, że czuję grozę, jakie doświadczają teraz ci żołnierze. Mam informację, cenne informacje, znane jedynie wzgardzonym. Uwolni nas, opowiemy ci wszystko, co wiemy. Okej, użyj zainteresowanej dźwigni. Jedna z tych włóczni wydaje się być poluzowana. Spróbuję ją wciągnąć, a ja... Spróbuj ją wyciągnąć, a ja użyję jej, by was stąd wydostać.
Gdy żołnierzom wreszcie udaje się wydostać, padają na kolana z westchnieniem. Myślałem, że nigdy nie wydostaję się z tej jamy. Proszę, weź ten klucz. Znaleźliśmy go u pewnego żebracza. Na północ stąd znajduje się skrytka. Gdy go torturowaliśmy, powiedział coś o stercie skał leżącej w pobliżu sztandaru. Sprawniejsi więźniowie pomagali słabszym towarzyszom, stając na nogi, po czym cała grupa zaczyna maszerować z powrotem do obozu. Okej. Jakaś skrytka na północ stąd? Okej. No nie wiem, dobra. W każdym razie stała nam ta... Stała nam te wrota do otworzenia. Okej, uszkodź wrota i spróbuj się przez nie przedrzeć. Atak na wroga zostanie uznany przez niezłomnych za wrogi czyn. No serio? Okej. Spróbujmy się zakraść. Możesz skoczyć na niego? Chyba uda się jej. Okej, ładnie. Dobra, lantry standardowa, zaczynasz od tego. Dobra, powalony. Co możemy jej zrobić? Co największe obrażenia u mnie zadaje? Chyba ten mroźny kolec, co? Tak, mroźny kolec. Że dobijmy ją. Okej, ruszaj balik do ataku. Okej, możesz wspomóc balika. Dobra, ona dosyć szybko padnie, więc bierzemy kulę ognia. Okej. I jedziemy po kolei. Elektryczny kopniak. Uda nam się dwóch na raz trafiać. Są tak blisko. Okej. Ładnie. Kula ognia teraz. Ładnie. To chyba nie, dobra. Kierunkowana siła. Awansa poziom, ładnie. Zaraz się tym zajmiemy. Mocne bęcki dostają tutaj. Okej. Okay. Zajmijmy się najpierw tym włócznikiem, oni chyba większe obrażenia zadają. Ładnie. Leżą oboje. Okej. Ty atakuj dalej, zaraz ci się mroczny kolec. Co ty robisz? Strzelaj dalej. Okej, Barik jest troszkę zraniony, to rzeczywiście można go uleczyć. Nie, pewnie już zginął od tego mrocznego kolca. Tak, dokładnie. Okej. Zaraz się zajmiemy tym. Co mamy tam dalej? Najpierw ogarnijmy cały obóz. Okej. Znasz już ten sigil. Ciekawe jak to możliwe. On wygląda na jakiś... Okej, to jest sigil, a nie chyba. Wygląda na jakiś zielony, więc myślałem, że to będzie jakieś coś związane właśnie z regeneracją, znaczy tym życiem. Ozdrawiający dotyk i tak dalej. Zobaczmy jeszcze raz czary. Rdzeń. Tak, myślałem, że to będzie kolejny rdzeń. Sigil rdzenia. Okej. Dobra. Nieważne, idziemy dalej. I co my tutaj mamy? Ci poza bramą pewnie się również na nas obrażą.
krwawe ostrze, podniebne ostrze. Atakujmy ich z dołu. Chyba będzie najlepiej. Okej, podejdziemy znowu w skradaniu. Już tak najlepiej działa. Dobra, ładnie. Dobra, oni tutaj zajmą się. A ty idź tutaj, Barik. Chodź tutaj, no. Okej. Dobra, jedziemy. Ona mocno oberwała. Okej, szczęk żelaza. Tak, zdecydowanie to musimy użyć teraz. Okej. Muszę zaszukić tą kulę. Dobra, co w następnym kolejności rzucić? Może to zwodniczą otchłań? Okej, ty może spróbuj jego spetryfikować. Okej, ładnie, petryfikacja. Więc możemy ich wszystkich przestraszyć. Wow, ten gość nieźle kopie. Na sporych kłopotach w takim razie. Dobra, zaraz włączymy jej tarczę pewnie. Okej. Możemy też jej pomóc. Masz jakieś przedmioty podręczne? Masz leczenie. Okej. To bij się dalej z nim. Dobra, i teraz ci pomożemy. Że przewrócimy go. Dobra, ty się udało ich przewrócić. Okej, tego się nie udało przewrócić, trudno. Ale możemy go jeszcze oszołomić i ogłuszyć. Okej, fajnie, oszołomić się już udało, to teraz po kolei. Naładowany cios. O, nie, to najpierw. Kierunkowana siła. Dobra. Aha. Co ty jeszcze możesz użyć? Okej, sam jesteś w sporych kłopotach. To może też łyknij potkę? Sporo ich mamy w zapasie, więc nie ma problemu. Dobra. Z ty użyj to. A ty... Ta, możesz użyć przyspieszenia. Okej. Tak, przerwała nam akcję, ale spoko. Dobra, atakuj dalej. Okej. Możemy teraz tutaj Barikowi, on też spore problemy. Okej. Dobra, teraz na Barika rzućmy moc totalna. Okej. Okej. Nie wiem, czemu ta ognista kula nie wypaliła. Przynajmniej nie widziałem nic, żeby poleciało. Okej. Dobra. Gdzie możemy spetryfikować? Okej. Lecz ją zanim padnie. Okej. Możemy ją go zamrozić. Przydałoby się. Możemy go pewnie przewrócić za chwilę, jeżeli się nie uda. Okej, dobra. Teraz możemy wymazanie zapisu na nie użyć, jeżeli zdążymy. Aha. No ci sporo mogą przetrzymać. Ale Barik też ma jakieś przedmioty, co?
Pancerz plus 2. Okej, to może użyć. Okej, teraz ma cooldown na przedmioty, ale spoko, poradzimy sobie z tym. Możemy dać mu tarczę jeszcze. Okej. Może zabijemy w końcu tego gościa, bo przydałoby się. Ale że niezłe obrażenia zadaje, to jeszcze długo wytrzymuje w walce. Okej. Dobra. To ma mocny pancerz pewnie. Pewnie dlatego. Okej, okay. Spróbuję jeszcze ją uleczyć. Okej. Dobra, może wykończmy go w końcu, tracę. Okej, dobra. Możemy teraz ją uzdrowić. Okej, dobra, w końcu udało się jednego tego gościa ubić. Ale mamy jeszcze dwóch. Więc przyda nam się ta potka. Ty też nam się przydasz. Okej. Dobra, teraz oboje się będą mogli skupić na nich. Już powinno pomóc pójść w miarę sprawnie. Okej. Czemu nie możesz? Okej. Dalej jedziemy. Tak, duża ilość zdolności zauważyłem, że nie bardzo wpływa na taktyczność walki. Po prostu spamuję wszystko po kolei. I tu nie za bardzo dużo ciekawego się dzieje. Ale dobra. Jedziemy z tym. Ty, Barek, używasz swoich ciosów? Chyba używasz. Dobra. Dobra. Okej, okay, troszkę parę z ramień dostaliśmy. Ty dwa z ranienia, ty jedno. Ale poszło. Nie widzę zbyt dużo przeciwników tutaj. Więc dobra, zobaczmy co to jest. Ciężkie. Ciężkie sandały płócienne. Okej, okay, to jest dla ciebie upgrade. Sobie weźmiesz. Ciężki spiżowy kirs. To, to zostawisz. Dobra, otwórzmy tą bramę. I te sandały. Ciach. Dobra. Tylko wy zostaliście? Chyba tak. Okej. Okay. Idź tutaj bliżej. Bra. Że przewróćmy jednego, przewróćmy drugiego za sekundę. Okej, okay. Przeniknął się tutaj. Nie. Okej, okay, udało nam się go złapać. Dobra, powalenie, ładnie. Smroźny kolec. Okej, okay, moc tytana. Dobra, możemy go jeszcze potraktować elektrycznością. Dłużej swojego mrocznego kolca. Chyba na razie najwięcej obrażeń zadaje z naszych czarów. Z naszych czarów ofensywnych. Dobra. Żeby go spetryfikować. No, udało się, fajnie. Okej, okay, zabija w cieniu, troszkę oberwało, ale przeżyje. Okej. Okay. Do zabudowania swojego obozu poszukiwanie... Do zbudowania swojego obozu poszukiwacze wykorzystali otoczenie. Ten prowizoryczny namiot zrobiony z dużej podszywanej płachty, częściowo utrzymanej w górze przez skalne kloce. Okej.
Okej, to zbadajmy jeszcze tutaj, skoro już tu jesteśmy. Okej. Zestawów obozowych na razie nie potrzebujemy. Okej, wygląda na to, że jak zwykle stanowiciel Janusz Tracz odwali robotę za wszystkich. Okej. Trzeba będzie jednak się tutaj wrócić. Okej, co to jest? Solidny metalowy pręt. Okej. Mamy solidny metalowy pręt. Fajnie. Dobra. Możemy tędy przejść? Możemy. Dobra, w następnym odcinku idziemy w tamtym kierunku. To pewnie już będzie koniec tego obozu. Zobaczymy, co się w związku z tym wydarzy. Tak jak zwykle odwalimy całą robotę za wzgardzanych. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!